wszystko, absolutnie wszystko jest dlatego, istnieje dzięki temu, że wiele elementów, cząstek, nazywanych materią albo energią, umiało się połączyć. Znalazło sens w byciu razem. Weszło w jakikolwiek poziom współpracy i jedności. Gdyby tak nie było, wszystkie cząstki byłyby oddzielnie. Fundamentem istnienia jest hasło niewzruszonej. Fundamentem istnienia jest absolutne, niewzruszone prawo jedności każdego elementu z każdym innym. Budowania tej jedności bez ograniczenia czasu lub na pewien czas. Ale mówimy ciągle o budowaniu jedności. Nie byłoby mnie, gdyby moje myśli i uczucia nie stanowiły jedność, nie budowały jednego silnego, zwartego pola energetycznego, którym jestem. Nie byłoby mnie, gdyby cząsteczki tworzące moje ciało, moją materię, nie połączyły się ze sobą, nie zbudowały fantastycznego systemu współpracy, wypełniając swoje funkcje na rzecz całości. Nie byłoby Ziemi, gdyby pewne struktury, pewne procesy nie zaczęły ze sobą współpracować. Nie byłoby wszechświata, gdyby nie istniała jakaś forma wzajemnych relacji planet, energii ze sobą, dzięki której istnieje w nim porządek, dzięki któremu nie popada to wszystko w totalny chaos. Zwracam się do swojego ciała, do swojej energii, o budowanie jedności. Wiem, że moje pole energetyczne może doskonale się scalać, współpracować z moim ciałem, z każdą jego cząstką. Wiem, że przepływ energii przez ciało jest dla mnie bardzo ważny i dla ciała także. Wiem, że mimo osiągnięcia zadowalającego mnie poziomu jedności wewnętrznej, powinnam w tym iść dalej, osiągać coraz wyższe pułapy jedności. Apeluję o tę jedność. Uświadamiam sobie, że mam prawo być w jedności, że moja energia ma prawo kumulować w sobie kolejne cząstki, tworzyć wewnątrz swojego systemu doskonalszy system, budować jedność. Wiem, że moim celem jest budować jedność z zewnętrzną przestrzenią, w której znajdują się materie, osobowości, różne pola energetyczne. Moim sukcesem jest zbudowanie jedności, wejście w połączenie, splecenie nazwane miłością. To połączenie, w którym nie ma między jednym elementem a drugim jakiejkolwiek agresji, złości. Jest współpraca, jest świadomość bycia razem, razem, razem. Wiem, że powinnam chcieć osiągać coraz wyższe poziomy jedności z otaczającym mnie światem, bo to jest fundament, fundament mnie, mojego istnienia, prawo moje do kreowania jedności. Wśród innych praw i prawd mojego kodeksu wewnętrznego, niemal na złotym tronie energii, która mnie stanowi, siada kolejne prawo, prawo kreowania jedności i natychmiast łączy się ze wszystkimi poprzednimi, które sobie krok po kroku, dzień po dniu uświadamiam. Co powoduje, że elementy, pola energetyczne, osobowości,
nie mogą się ze sobą połączyć, wejść w ten rodzaj relacji, który nazwiemy jednością. Pycha, to co nazywa się ego, wywyższanie się, funkcjonowanie w zaprzeczeniu z prawami godności istnienia, z tymi zasadami, które określamy mówiąc, myśląc o kodeksie wewnętrznym człowieka, zabierając innym prawo do bycia sobą, do szczęścia, do miłości, wartościując innych, nie doceniając ich procesu doskonalenia siebie, uniemożliwiając jeden drugiemu poznawanie, odczuwanie wszystkiego, krzywdząc, pozwalając, by czuli się skrzywdzeni, zabierając prawo do życia, do istnienia, nie zbudujemy jedności. Gdy jeden drugiemu nie chce przekazać swojego dorobku energetycznego, nie chce wspierać drugiego w rozwoju, nie zbudujemy ze sobą jedności. Jeżeli uznamy, że energią nie da się wpływać na materię, jeżeli rozdzielimy od siebie prawa materii i prawa niematerii, uznając, że pomiędzy nimi nie ma żadnej relacji, że to są dwa odrębne światy, nie zbudujemy jedności. Jeśli zabierzemy komuś poczucie pewności swojego ja, wszelkich możliwości istniejących przecież w każdej osobowości, nie zbudujemy dobrej, miłej, sympatycznej dla siebie przestrzeni życia, przestrzeni istnienia. Nie zbudujemy jedności. Nie wejdziemy we współpracę. Nawet nie ma mowy o tym, by zafunkcjonowała tutaj, tak chciana przez wszystkich, miłość. Jeżeli będziemy unikali bezpośredniego kontaktu ze sobą, nie zbudujemy jedności. Jeżeli postawimy na walkę, agresję, poniżanie jeden drugiego, nie zbudujemy jedności. A ta jedność opisywana jest jako fundament istnienia, fundament życia każdego. Gdy płaczemy, narzekamy, że coś się zepsuło, rozerwało, uciekło od nas, mówimy o wygaśnięciu współpracy, o braku woli bycia w jedności. Gdy mówimy o umieraniu, mówimy o utraceniu współpracy, jedności pomiędzy przestrzenią mojego pola energetycznego i mojego ciała. To lekarstwo, ten lek niezwykły, wręcz cudowny, to umiejętność budowania jedności. Połączyć się z inną energią to wcale nie znaczy przejąć ją, podporządkować się jej, przyjąć jej dominację nad sobą. Zatem jak należy rozumieć jedność? Jedność to współpraca, jedność to wymiana myśli i uczuć, jedność to pomaganie. Gdy jakakolwiek cząstka z jakiegokolwiek powodu traci swoją optymalną tonację, wspieranie jej, jedność, to budowanie świadomości o istnieniu bezpieczeństwa dla każdej cząstki. A to bezpieczeństwo to wiedza, pewność, że zawsze, gdy będzie potrzeba, nikt i nic nie zostanie pozostawione sobie w trudnej dla tej osobowości, dla tego elementu sytuacji. Nie narzekajmy na świat, w którym jesteśmy. Gdy dostrzegamy jego niedoskonałe jeszcze formy, wibracje, dostrzegajmy je z refleksją, która włącza się automatycznie w nas. To trzeba wesprzeć. To trzeba naprawić, prawo kreowania jedności. Chcę tę jedność budować. Bardzo pragnę, by była we mnie, w mojej przestrzeni materii, niematerii, by utworzyła poprzez jedność materia z niematerią wyjątkowe scalenie, które nazwę po prostu sobą, moim jestem. Pragnę jedności.
chcę poznawać, komunikować się ze wszystkim, chcę bezpośrednio wiedzieć ze źródeł mądrości to, co jest mądre. Chcę odczuwać ciepło bezpośrednio ze źródeł ciepłych, bo mi tego ciepła trzeba. Chcę w jedności budować doskonalsze. Chcę nadal kreować, nie przejmując się upływającym czasem, nie budując relacji z czasem ziemskim, w której czuję się przez czas determinowana. Nie. Moje wyzwolenie to bycie ponad czasem, czyli nie gloryfikowanie czasu. Uświadamiam sobie, że najważniejsze jest istnienie, a nie wszelkie mierniki, które próbują je, to moje istnienie, to moje życie, wprowadzić w jakiś schemat. Ja nie chcę schematów. Wyjdę z tych schematów, gdy jestem w połączeniu z tym, co już w schemacie się nie znajduje. Moja droga życia, droga istnienia określana jest przez moje prawo budowania jedności ze wszystkim, co osiągnęło doskonalszy pułap od mojego rozwoju, funkcjonowania. Zatem chcę budować jedność z mądrością istnienia, z miłością istnienia. Chcę budować jedność ze wszystkimi źródłami ciepła, dzięki którym będę czuła w sobie coraz gorętsze myśli i uczuć fale. Chcę budować jedność z materią. Przecież dlaczego ma być we mnie przeciwna, wroga mi materia? Dlaczego mam na drodze mojego życia, na drogach mojego istnienia, spotykać materie, których będę się bała? Jak budować jedność? Po prostu, zwyczajnie, oferując każdej cząsteczce materii i energii Twoją wolę, swoją własną wolę bycia w jedności, pokazując, że się nie boisz jakiejkolwiek determinacji, dominacji na ciebie, innych form energii, bo przecież czujesz swoje ja. Wiesz, kim jesteś, kim chcesz być. Nie ma takiego lęku. Wśród wielu prawd mojego kodeksu wewnętrznego, to niezwykłe wśród innych niezwykłych, prawo moje kreowania jedności. A to znaczy, że mam prawo również po prostu nie być z tymi elementami, z tymi osobowościami, które nie chcą ze mną zbudować jedności. To znaczy, że mając prawo kreowania jedności, powinnam się skupiać na wszystkim, co jestem w stanie zbudować, a nie na tym, co się zaparło burzyć, niszczyć. Moje prawo do kreowania jedności to lekkość, moja lekkość wewnętrzna, zewnętrzna, świat bezpieczny, świat spokojny. Moje prawo do budowania, kreowania jedności gwarantuje mi lekkość, bezpieczeństwo w moim życiu, bo wiem, o co w nim chodzi, bo wiem, co jest w nim fundamentem. Chodzi o budowanie jedności we mnie, wokół mnie, wspieranie wszystkiego, co chce zbudować jedność, zachwycanie się, gdy jakikolwiek element osiągnie nowy poziom jedności, wpadnie na nowy pomysł, jak tę jedność budować. A dzięki temu, że funkcjonujemy w zgodzie, w prawie przekazywania jeden drugiemu swojego dorobku, oczekuję, że ten świat zewnętrzny mi pomoże, bo mi podpowie, jak zbudować inne oblicza jedności, bo ktoś już chyba na ten pomysł wpadł przede mną.
Rozumiem, że moja energia, moje ciało, próbując, starając się jedność zbudować, któregoś razu jedna cząstka drugiej cząstce podpowie, jak tę jedność budować. Jak jej się udało, to scalenie niezwykłe, dzięki któremu jest po prostu dobrze. Niemal słyszy się w sobie wtedy niezwykłą swojego istnienia muzykę. Jedność, niewzruszone, fundamentalne hasło istnienia. Każdy element z każdym w połączeniu, we współpracy. Nawet jeśli wszędzie wkoło mnie takiego systemu połączenia jeszcze nie ma. Wiem, że któregoś razu człowiek taki system połączenia, taki system współpracy na ziemi zobaczy, poczuje. Staram się zatem zbudować go w sobie. Rozświetlam się, oczyszczam, niweluję to, czego nie chcę. Wspieram, poznaję, otulam pozytywnym swoim uczuciem, integruję. Przyjmuję nawet od energii istnienia wsparcie, by ta jedność była zbudowana. Z im większą radością szepczę w sobie: jestem, jestem, jestem. Tym lepiej mi się to udało. Im mniej chaosu mam w sobie, tym bardziej mi się to udało. Im rzadziej daję się ponosić agresji, wszelkim negatywnościom myślenia i odczuwania, tym lepiej mi się to udaje. Wyzwaniem każdego jest być piękną postacią, pięknym człowiekiem, piękną energią, piękną osobowością, czyli taką, która funkcjonuje w świetle wszystkich praw i prawd w swoim fundamencie istnienia, które nazwane zostały Twoim, moim wewnętrznym kodeksem życia istnienia. Jedność, jedność, moja jedność, jedność, moja z ziemią, ze wszechświatem, jedność mojej teraźniejszości z przyszłością moją, jedność. Człowiek postawił na współpracę. Człowiek postanowił, że będzie budował świat zespolony, przez co i silny. Człowiek nie chce się od innych niczym odgrodzić. Chce się czuć sobą, szczęśliwym wśród innych. Jedność umożliwia rozkwitanie miłości. Kochamy się, gdy budujemy ze sobą jedność. Szukamy przecież wszyscy miłości. Każdy chce być kochanym człowiekiem przez innego i każdy chce kochać. W fundamencie istnienia Twojego, mojego jedność, dzięki której będziemy kochani i będziemy ze wzajemnością kochać. Istnienie to proces budowania jedności. Życie to proces budowania jedności, nawet gdy jest się w różnorodności energetycznej. Zawirowała energia, moja, twoja, rozświetliła się. Świadomość dotarła do głębi, do sedna prawd istnienia. Zawirowała energia, rozświetliła się. Jest w niej spokój, jest wszystko wiadome. Znika lęk. Nie będziemy się przecież ani siebie, ani swojego ciała, ani innych ludzi, energii, materii bać. Niech wygra jedność, bo bardzo jej potrzebujemy.
moje życie, Twoje życie. Chcemy, by było piękne, szczęśliwe, długie, pełne miłości. Od czego zależy, że jest często inne? Od mojego losu, determinowanego przez coś ponade mną? A może zależy od czegoś, co ja mam w sobie? Może to ja? Może to ty? Określamy tym, co mamy wewnątrz siebie, tym, co nas stanowi, jakie jest i jakie dalej będzie nasze życie. Niemal rozpaczliwie staramy się budować jak najwięcej połączeń z ludźmi, kreować zdarzenia, wybiegać myślami w przyszłość. Chcemy budować to nasze dobrze, będzie dobrze. Ponosimy na tym polu różnego rodzaju porażki, bo nie udaje nam się aż tak wiele tych połączeń zbudować, aż tak daleko wybiec w przyszłość, mając możliwość ją wykreowania na taką, jaką byśmy chcieli, żeby dla nas była. Dochodzę do wniosku, że to, co jest we mnie, determinuje to, co stanowi moje życie, obraz dnia każdego. Dochodzę do wniosku, że od wewnętrznego mojego rozwoju zależy to, co znajdę w ziemskiej przestrzeni i nie tylko w ziemskiej. Szukam w przestrzeniach istnienia, szukam więc w przestrzeniach ziemi wszystkiego, co będzie ze mną grało w podobnej, w zbliżonej, w takiej samej tonacji, tę samą pieśń, pieśń życia, pieśń istnienia. Szukam w przestrzeni ziemi, bo przecież tutaj życie moje wiodę, ludzi, energii, źródeł, możliwości kreowania, by było po prostu tutaj dobrze. Marzenie człowieka o życiu pięknym, wspaniałym. Marzenie każdego człowieka, każdego istnienia, by życie nie było mu tutaj zabrane. Marzenie każdego, by to życie było długie, dobre, szczęśliwe i pełne miłości. Realizowane jest tutaj, na ziemi, energią, którą odkrywamy w sobie, myślami, uczuciami, które odkrywamy w sobie, które są podobne do najpiękniejszej energii pieśni. Ta ziemia ma swoje prawa. Staramy się je poznać. Chcemy wejść z ziemią w relacje współpracy, by nam pomogła realizować siebie. Chcemy też jej dopomagać, być w zgodzie ze sobą, bo mimo, że ludzie wciąż walczą i walczą i walczą, wygrywa to, co nazwane zostało jednością, współpracą. Nie wygrywa, nawet gdy jest możliwość, energia zdominowania, podporządkowania sobie kogoś przez kogoś. Krótko mówiąc, energia władzy. I chociaż życie tu na ziemi opisywane jest ciągle jako proces zdobywania władzy kogoś przez kogoś, nad kimś i nad czymś, ewolucja tej ziemi zmierza w inną stronę. Przede wszystkim połączona jest z uświadomieniem sobie przez ludzi, że nie jest sukcesem walczyć, nie jest sukcesem determinować innych, podporządkowywać sobie, bo każda istota pragnie współpracy, bo każda istota pragnie być wolna, chce się dystansować od wszystkiego, co można określić jako jakiegokolwiek rodzaju niewolę. Ziemia ma swoje prawa.
Ja je chcę szanować. Nie będę patrzeć na ziemię jako na rywala. Nie. Chcę z prawami ziemi współpracować. Jestem przestrzenią energii, myśli i uczuć, która rządzi się prawami niematerii. Te prawa niematerii poznaję, a gdy je poznaję i zaczynam coraz głębiej odczuwać w sobie, jestem coraz bardziej szczęśliwym człowiekiem. Człowiekiem, który nie musi żyć tylko dzięki temu, że będzie walczył. Nie musi być radosny tylko dzięki temu, że kogoś pokonał albo kogoś w niewolę odesłał. Rozumiem, że energia przychodzi tutaj współpracować z materią, z ziemią, wręcz nią się opiekować. Tak jak moja myśl i moje uczucie stara się coraz lepiej opiekować się moim ciałem. Tak samo ja, człowiek, ja pole energetyczne, przestrzeń myślenia, odczuwania. Chcę współpracować, opiekować się ziemią. Chcę się cieszyć, widząc, że ona nie niszczy siebie. Chcę być dumna z tego, że ja nie niszczę ziemi. W moim kodeksie wewnętrznym uświadomione prawo ziemi do funkcjonowania w zgodzie ze swoim własnym rytmem bycia. Jednocześnie w prawie ziemi wiem, że istnieje przyzwolenie na współpracę materii z energią. Skąd to wiem? Te wszystkie drzewa, kwiaty, rośliny nie pojawiłyby się wiosną na ziemi, gdyby w ziemi nie było energii, bo nic nie istnieje bez energii. Zwierzęta nie funkcjonowałyby tutaj, gdyby nie mogły czerpać energii z ziemi. My nie funkcjonowalibyśmy tutaj, gdybyśmy nie mogli dotykać ziemi i mieć z jej energią kontakt. Energia z drugą, nawet bardzo różną od siebie energią, umie się komunikować. Ma prawo się komunikować. Ma prawo odnaleźć sposób takiej relacji, takiej wibracji, dzięki której wejdzie w komunikację zadowalającą jedną i drugą formę energii. Zatem prawo ziemi do szacunku, do funkcjonowania w zgodzie ze sobą, prawo ziemi do komunikowania się z każdą istotą, która tutaj pojawia się na ziemi. Ziemia ma prawo oczekiwać od każdej istoty, która tutaj się urodzi, pozytywnych relacji. Ziemia ma prawo oczekiwać na współpracę praw niematerii z prawami materii, bo ona również funkcjonuje w oparciu o prawa niematerii. Choć niemal mówi do nas: ludzie, wy tego nie dostrzegacie. Skupiacie się tylko na prawach materii, traktując materię bardzo w ograniczony sposób. Zatem w moim kodeksie wewnętrznym, na złotym tronie fundamentalnej mnie energii, zasiada kolejne moje prawo. Prawo ziemi. Rozwój to niwelowanie granic. I w tym zakresie ta niwelacja jest wskazana dla wszystkich. Zatem, szanując prawo ziemi, system, jaki tu został na niej wypracowany, szanując energię ziemi, tę relację, którą ona wypracowała w stosunku do najróżniejszych innych postaci materii, które w gruncie rzeczy są postaciami niematerii, szanuję również to, że mi pozwala ta przestrzeń rozwijać tu miłości, uczuć moich, mądrości, rozumności mojej skrzydła.
Pragnę, by moje życie mogło być również w ogromnej swej części opowieścią o mojej pozytywnej relacji z przestrzenią Ziemi. Nie chcę stąd odchodzić, mając przeświadczenie, że tyle tu krzywd zostawiam po sobie. Spojrzeniem, dotykiem ręki, myślami, uczuciami, komunikując się ze wszystkim, co widzę tutaj, co mogę poczuć. Chcę wyrażać szacunek dla Ziemi. Ja, ty, szukamy najlepszych sposobów, metod, by zbudować w sobie jedność. Scalamy swoje myśli i uczucia. Oczyszczamy. Staramy się, by nasze pole energetyczne miało coraz lepszą relację z naszym ciałem, z naszą materią. Wiemy, że będąc tutaj na Ziemi podczas swojego życia, mamy cały czas wspaniałą współpracę, coraz lepszą relację z przestrzeniami, które są we wszechprzestrzeni. Zrozumieliśmy, że potrzebna nam jest jedność z tym, co tu się znajduje, że wyzwaniem życia każdego jest umieć nie gubić pozytywnych relacji z miejscem, w którym się znajdujesz, z energią tego miejsca, co można nazwać sukcesem życia. Zapewne to właśnie, że umie się wchodzić we współpracę, że tej współpracy się szuka, że potrafi się na bok odsuwać wszelkie różnice, wszelkie spory, wszelkie walki. Latami uczyliśmy się rozumieć materii prawa. Potem okazało się, że ty i ja czujemy to, co jest sposobem, systemem funkcjonowania energii. Zaczynamy poznawać prawa niematerii. Uświadamiamy sobie, jak ogromna znajduje się w nich siła, jak wielki mają w sobie potencjał rozwoju. To we mnie, to w tobie. Te dwie przestrzenie się spotykają, materii, niematerii. Naszym sukcesem jest sprawić, by to spotkanie, ta relacja przebiegała jak najbardziej pokojowo. Zawirowała energia we mnie, zawirowała. Wszystkie prawa stanowiące mój wewnętrzny kodeks, zjednoczone, połączone, nie widzę pomiędzy nimi przepaści, nie czuję pomiędzy nimi żadnej wrogości. Mam prawo być sobą. Ziemia też ma prawo. Mam prawo do szczęścia, do miłości, do dobra. Kto powiedział, że energia Ziemi nie ma takiego prawa? Mam prawo być niewartościowaną i niewartościować. Ziemia również nie chce być traktowana jako mniej ważna. Mam prawo doskonalić siebie. Jeśli nawet energia Ziemi, ta połączona z materią, która jest Ziemią nazwana, nie jest w tak szybkim procesie doskonalenia się, który rozumiem ja jako człowiek jakoś, to wcale nie znaczy, że to doskonalenie się nie funkcjonuje. Mam przeświadczenie, że rodzący się tutaj ludzie, coraz bardziej rozświetleni w sobie, wpływają na inny rodzaj funkcjonowania materii, Ziemi całej. Mam prawo poznawać, odczuwać wszystko, Ziemię także. Mam prawo być osobą niekrzywdzącą i niekrzywdzoną, Ziemia także. Mam prawo żyć, istnieć, Ziemia absolutnie ma też do tego prawo. Mam prawo przekazywać innym swój dorobek energetyczny. Ziemia robi to cały czas, bez przerwy. Mam prawo wspierać rozwój innych. A czy Ziemia mnie nie wspiera?
Mam prawo wpływać energią na materię. Energia Ziemi wpływa swoim potencjałem również na moje ciało. Mam prawo zmieniać drogę swojego życia istnienia. Ziemia też zmienia swoje pola energetyczne, zmienia to, co jest w niej. Mam prawo integrować się, łączyć. Ziemia także. Mamy prawo do bezpośredniego kontaktu. Ziemia także. Mamy prawo otrzymywać wsparcie od energii istnienia tej we wszechświecie. Ziemia również. Tak bardzo łączą się ze sobą wszelkie moje ludzkie, twoje ludzkie prawa z tym, co tutaj jako system funkcjonowania Ziemi rozumiemy, dostrzegamy. W moim i twoim kodeksie wartości, kodeksie wewnętrznym, uświadomienie sobie, jak wiele nas ze sobą łączy, również z tym wszystkim, co stanowi Ziemię. Co wynika z mojego traktowania Ziemi absolutnie godnie? Oczywiście również moje. Rodzi się dobre samopoczucie, bo ja czuję się na Ziemi wtedy bardzo dobrze, bardzo dobrze. Przestaję bać się materii, tego, że ona mnie czymś pokaże. Przestaję lękać się energii, która znajduje się w drzewie, w roślinie, w górach, w wodzie. Bo wiem, że z tą energią mam może niedoskonałą, ale przecież dobrą komunikację. Mój kodeks wewnętrzny pomaga mi zbudować relacje z innymi energiami, z materią, nawet z ogromną planetą nazwaną Ziemią. Pomaga mi inaczej, cieplej, komunikatywnie na wszystko wokół mnie popatrzeć. Uczę się nie dostrzegać wrogów. Uczę się budować silny mój system wewnętrzny, dzięki temu, że również w głąb siebie umiem tak patrzeć. A to wszystko sprawia, że niemal mam wrażenie, iż jestem w jakimś innym wtedy świecie. Jaki to jest świat? To świat pozytywnych relacji, świat wspierania się, budowania, świat bez wybuchów, nieprzyjemnych detonacji. Mój kodeks wewnętrzny, twój wewnętrzny kodeks, opisany prawami, które sobie uświadamiamy, opisany zasadami, na bazie których chcemy funkcjonować w trakcie życia tutaj na Ziemi i istniejąc we wszechprzestrzeni, pomaga nam budować, kreować, tworzyć, uśmiechać się, dać sobie spokój ze wszystkim, co nazywa się walką. Czy można zastąpić walkę, rywalizację umiejętnościami wchodzenia we współpracę, w komunikację, nawet z tymi strukturami, z którymi wydawałoby się to wręcz niemożliwe? Uczymy się tego. Staramy się właśnie tak patrzeć jeden na drugiego. Mój kodeks wewnętrzny, niemal dostrajanie siebie poprzez kolejne prawa. Wiem, w jakich przestrzeniach już nie zafałszuję. Będę prawdziwa. Będę właśnie jak te prawa mnie określają. Na dokładkę wiem, jaka będę. Wśród wielu praw i prawd tworzących mój kodeks wewnętrzny. Jeszcze kolejne się pojawią. Najważniejsze, że potrafię tak wiele ich uświadomić sobie. Najważniejsze, że poprzez nie potrafię na siebie i na Ziemię patrzeć. Thank you.
Przede wszystkim, jak widzicie, część ekipy Mocy Naszych Serc, mamy do Was taki apel, bo zaczyna się dziać ciekawie. Mianowicie towarzysze z IJT ucinają nam trochę zasięgi, no i tutaj pojawiły się jakieś takie wyzwania przed nami, w których Wy możecie wziąć udział i wesprzeć nasze działania. Może więcej Mietek teraz. Zauważyliśmy od pewnego czasu, że te zasięgi, które kiedyś wiemy jakie były, że przy każdym filmie była określona oglądalność. Za tą oglądalnością idzie też i pewne wsparcie, szło dotychczas pewne wsparcie z YouTube'a, bo przy okazji tej oglądalności tam są jakieś reklamy jeszcze oglądane przez naszych widzów. Natomiast zostało to bardzo, bardzo mocno przycięte. Ta twórczość jednak wymaga pewnych kosztów związanych z paliwem, z amortyzacją sprzętu i chcieliśmy Was prosić po prostu o wsparcie, o uzupełnienie jakby tego, co kiedyś było z YouTube'a, a teraz już praktycznie coraz mizerniej wygląda, a kto wie, czy nawet, bo na naszym bratnim kanale Wiedza dla Wszystkich to wsparcie już zostało całkowicie zatrzymane. Chcieliśmy Was prosić o nie tylko o udostępnianie i o lajki i o komentarze, ale także o każdą złotówkę, którą możecie na to zamieszczone poniżej konto wpłacić w formie takiej darowizny. Wielka wdzięczność z naszej strony za ten Wasz wkład w to tworzenie, w to promowanie tej nowej informacji, nowej jakości życia, w budowanie tej nowej świadomości. Wykonaniu Stefana Poprawy. To jest początek pewnej zapowiedzi naszych wakacyjnych imprez, które chcemy tym razem już nie tutaj w Gabrielni, a w Bieszczadach przeprowadzić i zaprosić Was tam. To będą imprezy, taki tok różnych imprez w połączeniu i pod patronatem Urzędu Gminy Komańcza. Najpierw to będzie... Iwieńska to w Bieszczadach. 13-23 lipiec. Tak. Miejscowość Smolnik, gmina Komańcza. Przy drodze między Komańczą a Cisną. Miejsce będzie oznakowane. Powstaje wioska indiańska. Tipi, prawie tipi. Tak, tak. Będziemy spali w tipi. W tipi będą paliły się ogniska. Nad strumieniem będą te tipi, albo na szczycie góry, gdzie będzie Wam przyjemniej i wygodniej. Będziemy tam sobie grać, gotować, jeść, śpiewać, tańczyć. Dużo fajnych zajęć. Takich ekologicznych, szacunki do przyrody. Tak. Następnie ta impreza przeradza się w kolejną imprezę i w dniu 23 nadal jest indiańskie lato w Bieszczadach, ale już ze wsparciem właśnie wójta gminy Komańcza, gdzie otrzymaliśmy scenę dla artystów. I ta impreza Indiańskie Lato przeradza się w Festiwal Wdzięczności dla Nowej Ziemi. Tak? I to będzie impreza, która będzie trwała 3 dni. Piątek, sobota, niedziela, 23, 24, 25 lipca. Muzyka, poezja, sztuka. Tak, sztuka, czyli plenery malarskie, plenery rzeźbiarskie, wielu artystów z różnymi rękodziełami, różnych wielu wystawców. Także zapraszamy też muzyków, którzy chcieliby się zaprezentować, wypromować, bo jesteśmy właśnie otwarci na tych nowych po prostu, nowych młodych w tym świecie, który to oni już czują, tak? Ten nowy świat i tą nową ziemię. I ta impreza znów przerodzi się od 25, gdzie w niedzielę już się kończy Festiwal Wdzięczności, ale spotkanie trwa nadal i od 25
znów przez cały tydzień, aż, czyli przez 7 dni, czyli 25 plus 7 do 32 lipca. Tak? Do 32 lipca mamy spotkanie społeczności Nowej Ziemi, czyli nadal sobie tam mieszkamy, nadal się tam bawimy, poznajemy się, rozmawiamy i wiele, wiele takich innych atrakcji, które przyjdą nam w międzyczasie do głowy oraz wiele warsztatów związanych z rękodziełem. Także na te imprezy nasze wakacyjne chcieliśmy Was zaprosić, łącznie ze Stefanem oraz z Beatą Socha, łącznie z telewizją Moc Naszych Serc, reprezentowaną przez Chrisa Rudolfa oraz Wiedzę dla Wszystkich. Także cóż, my zabawę kontynuujemy dalej, bawimy się, ale także się edukujemy przy okazji tej zabawy i tworzymy ten nowy świat według naszych zasad. Więc noclegi, my już jakby w pewnej namiastce praktykowaliśmy tą imprezę co roku, bo ona łączy się między innymi z urodzinami Stefana. To robimy to już od wielu, wielu lat i to są najcieplejsze dni w roku, więc większość naszych gości przyjeżdża z namiotami, z własnymi tipi, czy wigwamami, czy kamperami, czy też przyczepami. Dla tych osób, które chciały troszeczkę wyższy standard noclegu, to na stronie internetowej będą podane adresy do najbliższych agroturystów i będzie można sobie tam zamówić nocleg. Jeśli macie jakieś inne swoje własne kontakty, no to już bezpośrednio sami w tych terminach sobie rezerwujcie. Lub w domku na drzewie dla niektórych, prawda? Lub w Hobbitówce. Tak. Lub... Tak, jest wóz cygański, jest Hobbitówka, jest domek na drzewie, wiele takich śmiesznych, bajkowych budowli już tam jest albo są w trakcie powstawania i także będą do dyspozycji. Jeśli chodzi o wyżywienie, no to oprócz kół gospodyń wiejskich, które gdzieś tam z tych lokalnych okolic będą, to jeszcze no my też ze Stefanem będziemy serwować w ramach tej naszej grupy szkoły gotowania. Będziemy też gotować i karmić. I jesteśmy otwarci też na wszelką współpracę innych osób, które chciałyby też coś od siebie dać.